27. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już gra w Kozienicach i w okolicznych miejscowościach. A celem tegorocznej zbiórki jest zakup sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w całym kraju. Wolontariuszy w Kozienicach można spotkać na ulicy od godziny 8. Z nami wolontariuszki, które zbierają pieniądze przy kościele Świętej Rodziny. Powiedzcie nam, czy Kozieniczanie chętnie wspierają akcję Jurka Owsiaka? Tak, Kozieniczanie bardzo chętnie wspomagają tą akcję. A czy waszym zdaniem padnie w tym roku rekord? Myślę, że padnie, bo tak jak mówiła moja koleżanka, bardzo chętnie pomagają i no są chętni do pomocy dzieciom. A z jakimi reakcjami się spotykacie jako wolontariuszki WOSP-u? Na widok właśnie wolontariuszy przeważnie widzimy uśmiechy na twarzach mieszkańców Kozienic. No, wrzucają nam pieniążki i uśmiechają się bardzo serdecznie, więc jest bardzo sympatycznie. Z nami kolejne wolontariuszki. Powiedzcie nam, jak rozpoznać wolontariusza WOSP? Każdy wolontariusz powinien mieć puszkę swoją z numerkiem. Oprócz tego swój identyfikator, na którym jest wszystkie dane, można powiedzieć, podane i serduszka, które dajemy ludziom, którzy dają nam dary. No właśnie, a chętnie wrzucają pieniądze? Znaczy my tu stoimy od kilku minut, ale myślę, że tak, że będą dobrzy ludzie. Wiedziałam, że Pani wrzuciła pieniążka do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Proszę powiedzieć, dlaczego Pani wspiera tę akcję? Dlaczego wspieram? Bo dla mnie to jest bardzo dużo znaczy. To jest ratowanie dzieci. Najważniejsze. Co roku Pani wspiera? Co roku wspieram. Ja widziałam z daleka, że Panie są już wyposażone w serduszka. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, dlaczego Pani wspiera WOSP? No bo dla dzieci i dla chorych. No, trzeba wspomóc. I takie akcje Pani zdaniem są potrzebne? Potrzebne. Widziałam, że Pani wrzuciła pieniążka do puszki WOSP-u. Do czwartej rzuciłam, żeby dziewczynki miały radość z tego, że zbierają, prawda? Bo to jest cel szlachetny, jakby nie było. Dostałam, czy ja jestem SMS-a, czy się zgadzam na takie coś. No przecież, że tak. Bo kto weźmie pieniądze, jak nie Owsiak? No taka jest prawda chyba. Co roku więcej. Co roku Pani wspiera tą akcję? Co roku. Idę do kościółka, zawsze rzucam te pieniążki i tak. Niewiele, no bo niewiele, ale zawsze parę groszy się uzbiera. Jeszcze proszę nam powiedzieć, jak Pani ocenia ogólnie akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No, bardzo dobrze w każdym razie, bo przecież tak jak pamiętam, mój syn się urodził, nie był wcześniakiem. Nie było takich jeszcze no tych, jak się nazywa, różnych specjalistycznych maszyn, żeby się opiekowały tymi dziećmi. A teraz niestety dzieci mają możliwość przeżycia. Także mi się zdaje, że to jest akcja naprawdę wspaniała. Także chyba lepszej nie trzeba. Widziałam, że Pani wsparła akcję WOSP-u. Tak, ale spieszę się bardzo. To zawsze wspieramy, co roku dajemy. Widziałam, że wrzucił Pan pieniądze do puszki. Proszę nam powiedzieć, jak ocenia Pan akcję WOSP-u? No, bardzo solidna robota pana Jurka. I wspiera pan co roku? Tak, co roku wspieram. A dlaczego? No, taka potrzeba dla ludzi, małych dzieci, chorych. Wspieram. Dlaczego pani wspiera was? Bardzo wspieram, dlatego że niesiona jest duża pomoc. Dzień dobry, słyszałam, że pani wsparły w tym roku WOSP. Tak, już wsparłyśmy. Pani zdaniem to jest akcja potrzebna? Potrzebna. A dlaczego? Dlatego, że pomaga ludziom, zarówno dzieciom, jak i później chyba w wieku takim jak moim też. Czy Kościoła Świętego Krzyża wolontariuszy też nie brakuje? Powiedzcie nam, ciepło czy zimno? No, cieplej niż w tym roku na pewno. A dlaczego kwestujecie? No, żeby zebrać pieniądze na dzieci.
i z jakimi reakcjami kozienniczą się spotkacie? Bardzo często ludzie dużo dają, ale są też ludzie, którzy w ogóle nas pomijają. A macie jakiś sposób na to, żeby zachęcić takich niezdecydowanych? Uśmiech. Przede wszystkim. Tak. Pomaga? Zazwyczaj. Wśród wolontariuszy są też reprezentanci wolontariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach. Proszę nam powiedzieć, dlaczego pani zdecydowała się kwestować? Dzień dobry wszystkim. Ja zbieram co roku, a w tej chwili od tamtego roku utworzony jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Wolontariat, więc akurat jest dodatkowa okazja. Oczywiście mamy też puszkę stałą, bo dzisiaj zbieramy tylko do pierwszej, więc trochę krócej jak zawsze. Ze względu na to, że są sklepy pozamykane, więc podejrzewam, że to o to chodzi. Że jest po prostu nie ma co tak długo stać i marznąć, ale jest fajnie. Fajnie, ludzie są mili, wrzucają. No właśnie, chętnie wrzucają? Tak, chętnie. Chętnie, tylko troszeczkę się spieszą, no ale tak jak zatrzyma się już, to każdy wrzuca. Jak co roku w kwestię włącza się Kozieńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, a z nami rekonstruktorzy i prezes stowarzyszenia Tomasz Pakuła. Gdzie w tym roku można Was spotkać? W tym roku jesteśmy koło Kościoła Świętego Krzyża, koło Kościoła Świętej Rodziny i następna trzecia grupa na targu. Mamy trzy zespoły do zbiórki. Chcemy wesprzeć zbiórkę na rzecz zakupowania specjalistycznego sprzętu dla dzieci. Chcemy po prostu więcej pieniędzy zebrać razem w sile. No właśnie, w tamtym roku Wasza puszka była jedną z tych najbogatszych. Jak myślicie, w tym roku będzie podobnie? Tak było, jedna z najbogatszych była, dwa lata temu kolega miał pierwsze miejsce. W tym roku na razie nie chcemy tutaj oceniać, ale pogodę mamy trochę słabszą, mamy zamknięte sklepy, więc my będziemy działać, zachęcać do wsparcia, żeby ludzie wrzucali, a jaki będzie finał, to zobaczymy później, jak nas podliczą. Jeszcze kilka słów może o Waszych strojach w tym roku, w jakich się prezentujecie? W tym roku prezentujemy przede wszystkim stroje legionowe, legionistów polskich. Jesteśmy przygotowani w płaszczach, w wyposażeniu, ładownice, chlebaki, mamy też i karabin, także na legionowo. Przypomnijmy, że w tym roku kwesta uliczna potrwa wyjątkowo do godziny 13 w Kozienicach. A ja już teraz zapraszam Państwa na relację ze spotkania organizacyjnego Wolontariuszy WOŚP, które odbyło się w kozieńskim sztabie w piątek.